witam serdecznie wszystkich przybyłych dziennikarzy i Państwa, którzy będą relacje z tej konferencji oglądać. Proszę Państwa, otóż w poniedziałek dowiedzieliśmy się o odwołaniu Piotra Kosedy przez prezydenta Andrzeja Pałckiego. No i teraz właściwie można zadać pytanie, czy wiemy, dlaczego Piotr Koseda został odwołany przez prezydenta Pałckiego. Podobno utracił zaufanie prezydenta, jak to określono w komunikacie, który został przekazany mediom i społeczeństwu miasta Włocławek. Myślę, że warto jednak przyjrzeć się pewnym kwestiom i usystematyzować pewne wiadomości. Otóż proszę wziąć pod uwagę taką kwestię, że od 8 lat, od kiedy Andrzej Pałucki jest prezydentem, pan Piotr Koseda cieszył się pełnym zaufaniem prezydenta miasta Włocławek. Pamiętamy wszystkie inwestycje, wszelkiego rodzaju pochwalne informacje na temat pana Piotra Kosedy i wtedy bezpośrednia osoba nadzorująca działalność pana Kosedy nie widziała żadnych przeciwwskazań do tego, żeby on zajmował to stanowisko, mimo wielu uwag, które były zgłaszane szczególnie przez opozycję. Proszę pamiętać, że pan Piotr Koseda to jest urzędnik, który wykonuje polecenia swojego bezpośredniego przełożonego, w tym przypadku Andrzeja Pałuckiego, który ponosi pełną odpowiedzialność za to, co w mieście się dzieje, za stan dróg, za kwestie związane z inwestycjami. No i teraz należałoby zadać sobie pytanie, czy można wierzyć Andrzejowi Pałuckiemu w kwestii odwołania pana Kosedy, to znaczy w kwestii prawdziwości podanych tez związanych właśnie z tym, co legło u podstaw jego odwołania. Otóż proszę Państwa, ja przypomnę Państwu, że wiosną tegoż roku w jednej z lokalnych gazet ukazał się artykuł, w którym to prezydent Włocławka wspominał o tym, że żaden z etapów Krajowej Jedynki nie został jeszcze odebrany, a więc nie ma się co martwić, jeżeli chodzi o kwestie gwarancji i o kwestie związane z jak gdyby finansami miasta w tej materii. Proszę Państwa, myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że prezydent miasta Włocławka kłamał wtedy, mówiąc o tym, że żaden z etapów Krajowej Jedynki nie został odebrany. Wtedy jeszcze po tej konferencji, którą ja zrobiłem, też próbowano od czci i wiary mnie odsądzić, żeby powiedzieć, że nie wiem, nie znam się i tak dalej. Proszę bardzo, proszę zobaczyć, tutaj mamy protokół z odbioru końcowego pierwszego etapu, który dokonał się w 2011 roku. Proszę Państwa, następnie protokół odbioru końcowego z 2012 roku, kolejnego etapu Krajowej Jedynki. A przypomnę, wypowiedź prezydenta pochodziła z wiosny 2014 roku, że żaden z etapów Krajowej Jedynki nie został jeszcze odebrany. Ten protokół, no tutaj akurat Andrzej Pałucki nie mylił się, bo jest to protokół z 6 czerwca 2014 roku, a więc już po tym, jak była konferencja prasowa, więc tego etapu akurat nie można było wcześniej odebrać. Ale proszę zobaczyć, że niestety nie możemy ufać takiej osobie, która co innego mówi wiosną, a o czym innym świadczą dokumenty. Ewidentnie można zapoznać się z tymi dokumentami, można stwierdzić, jak sytuacja wygląda. Ale proszę Państwa, należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego Andrzej Pałucki w środku sezonu letniego, w środku wakacji, dokonał zmiany na stanowisku prezesa, dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg. Otóż proszę Państwa, ni mniej ni więcej należy to uznać jako swego rodzaju ucieczka przed wyborami samorządowymi do przodu. Bo raport NIK-owski, kontrola, która została przeprowadzona kilka miesięcy temu, nie pozostawia suchej nitki na kwestii wykonawstwa drogi krajowej nr 1. I ten raport NIK-owski
będzie ogólnodostępny na przełomie, myślę, sierpnia-września. A więc, proszę zobaczyć, już można powiedzieć w momencie rozpoczęcia kampanii wyborczej, która tak naprawdę pod koniec wakacji się rozpocznie. A więc tą ucieczką do przodu prezydenta jest nie mniej, nie więcej to, żeby właśnie w tej chwili zdymisjonować człowieka i żeby rzucić całkowitą odpowiedzialność na niego, jak gdyby, a samemu, nie widząc problemu, udawać, że nic się nie stało. Otóż nie jest to prawdą. I proszę Państwa, ja myślę, że każdy powinien zapoznać się z takim protokołem Najwyższej Izby Kontroli w materii drogi krajowej numer 1. Ja nie będę za dużo tutaj mówił i za dużo szczegółów podawał, aczkolwiek pozwolicie Państwo, że zacytuję pewne kwestie dotyczące właśnie tegoż raportu. Ocena Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych miasta w latach 2004-2014. Na powyższą ocenę wpływ miały przede wszystkim nieprawidłowe działania MZD. I tak, proszę Państwa, nierzetelna weryfikacja podczas odbioru od wykonawcy dokumentacji projektowej, która nie spełniała wymogów określonych w przepisach prawa oraz polskich norm. Naruszenie ustawy z 29 stycznia Prawo zamówień publicznych. Tutaj mowa o zawarciu 3 aneksów. Mowa o zawarciu 4 umów dodatkowych. Następnie brak skutecznego i sprawnego nadzoru nad realizacją inwestycji, w szczególności nieegzekwowanie obowiązków inżyniera kontraktu. Następnie niegospodarne działanie związane ze zleceniem podmiotowi zewnętrznemu usług doradztwa, co naraziło budżet gminy miasto Włocławek na stratę. Jak sobie Państwo doskonale przypomnicie, na sesjach Rady Miasta, a wielokrotnie Państwo na tych sesjach bywaliście, to ja osobiście w tych właśnie kwestiach wielokrotnie pytałem prezydenta, między innymi o tą ostatnią kwestię zlecenia firmie zewnętrznej przesunięcia terminu wykonawstwa poszczególnego etapu krajowej jedynki, obecnie drogi 91. Wtedy, jak zwykle, prezydent bagatelizował tą kwestię. Dziś mamy na to konkretne dokumenty, które świadczą o tym, że Andrzej Pałucki popełnia karygodne błędy, które niestety skutkują dla mieszkańców naszego miasta, a próbuje za te błędy obarczyć winą urzędnika, który przecież wykonywał polecenia swojego szefa, bo inaczej nie może funkcjonować. To jest tylko urzędnik, a może aż urzędnik. Ale proszę Państwa, co dalej, żeby pokazać wiarygodność Andrzeja Pałuckiego w tej materii? Andrzej Pałucki o tym, że są nieprawidłowości MZD, wiedział już w 2012 roku. Protokół z kontroli, który został przeprowadzony w MZD, a przeprowadzony przez urzędników Urzędu Miasta. I proszę Państwa, dotyczący właśnie krajowej jedynki. I proszę Państwa, ja tylko konkluzję z tego artykułu przeczytam, z tego protokołu przeczytam. Powyższe stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialnym oczywiście za to jest nie kto inny jak dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i wtedy prezydent, mając tą wiedzę, podpisany protokół przez komisję, nic w tej materii nie zrobił. Mamy do czynienia z zaniechaniem prezydenta, który wiedział doskonale o sytuacji i nic w tej materii nie zrobił. I teraz zachodzi pytanie, dlaczego w tej materii nic nie zostało zrobione? Czy pan prezydent krył kogoś? Czy jest współwinnym pewnych rzeczy? No, sprawował nadzór nad jednostką. I widać, że nie poradził sobie z tym nadzorem. To nie pan Koseda, aczkolwiek w świetle tych przepisów wynika, że pan Koseda naruszył dyscyplinę finansów publicznych, ale pan Andrzej Pałucki powinien wczoraj podać się do dymisji i zapowiedzieć może kwestię oddania środków, które zostały zmarnotrawione, bo z raportu NIK-owskiego wynika, że te środki zostały ewidentnie zmarnotrawione. Następna kwestia to jest kwestia kar umownych, które
powinny być naliczone w wysokości około 11 milionów złotych za niedotrzymanie terminu wykonawstwa Krajowej Jedynki. A proszę Państwa, mamy do czynienia z sytuacją taką, że ta kara jak gdyby umowna została naliczona o 6 milionów mniejsza. A to dlatego, że jak się okazuje, Miejski Zarząd Dróg prawie pół roku później przekazał plac budowy firmie, która wykonywała tęże inwestycje. Proszę zobaczyć, następna niekompetencja, na którą wpływ miał bezpośrednio przecież prezydent, bo to on sprawuje nadzór nad jednostką miejską. 97 dni kalendarzowych to jest, bo dysponuję również pismem, radzę, proszę Państwa, żebyście Państwo się zapoznali z treścią tego pisma, które było skierowane właśnie do prezydenta od pana Kosedy, w którym to pan Koseda wyjaśnia pewne kwestie dotyczące przekazania placu budowy w późniejszym terminie. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją taką, że pan Koseda usprawiedliwia wykonawców Krajowej Jedynki i teraz jest pytanie, to w czyim interesie występował i w czyim interesie działał, bo widać, że nie w interesie miasta. Ale przecież pan Andrzej Pałucki ma doskonały pogląd na kwestię wykonawstwa drogi krajowej numer 1, bo z jednej strony on jako bezpośredni inwestor wykonywał pewne zadania, oczywiście zlecając je NZD, ale to nie zdejmuje z niego odpowiedzialności, a z drugiej strony proszę pamiętać o tym, że w firmach, które są wykonawcami bądź też podwykonawcami, jego partyjni koledzy zasiadają w radach nadzorczych. Wspomnę tutaj o panu Krystianie Łuczaku, szefie wojewódzkim Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wspomnę tutaj o panu Stefanie Szymczaku, który zasiada w kolejnej spółce. I oczywiście nie sposób nie wspomnieć tutaj również o mężu rzecznika prasowego pana prezydenta, pani Budzeniusz, który jest jednym z podwykonawców oficjalnie zgłoszonych w Urzędzie Miasta Drogi Krajowej nr 1, więc pan prezydent miał tą wiedzę dość szeroką. Ja z tego miejsca chciałbym zaapelować do prezydenta, żeby mieszkańcom miasta Włocławek przekazał jeszcze wyniki kontroli, jaka została zlecona w kwestii badań laboratoryjnych dotyczących pierwszego etapu i wierzchniej warstwy, która w świetle tychże badań nie spełnia żadnych norm i powinna być zdjęta. Więc proszę Państwa, mamy sytuację taką, że za chwilę będzie zdejmowana wierzchnia warstwa na pierwszym etapie Krajowej Jedynki, drogi numer 91. O tym dzisiaj się nie mówi. O tym dzisiaj prezydent milczy i oczywiście przypuszczam, że chce tą sytuację przepchnąć na powybory. Po wyborach to się okaże wtedy, mówi, kto będzie się tym zajmował i kto będzie musiał sfrezować to. Czy to będzie na koszt wykonawcy, czy to będzie na koszt miasta, no jest mi trudno dzisiaj powiedzieć. Ale proszę, żeby prezydent wyszedł i zapoznał Państwa z tymi wynikami. One są porażające. Wyniki laboratoryjne. To, że widać, że Krajowa 91 ugina się w niektórych miejscach, że są duże kolejny, to wszyscy widzimy gołym okiem. Ale tutaj niezależne laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zrobiło badania i z tych badań niestety wynika to, że nie mamy produktu pierwszej jakości, tylko bubel drogowy. I proszę Państwa, aż ciśnie się na usta, żeby powiedzieć, że nie tylko w Warszawie jest sitwa, ale i we Włocławku też. Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze Państwu wskazać, że to, o czym już była wcześniej mowa, czyli 30 milionów tak zwanych kosztów niekwalifikowanych przy wykonawstwie Krajowej Jedynki, czyli my musimy z własnego budżetu wydatkować te środki, one nie zostaną nam zwrócone z Unii Europejskiej, będą bezpośrednio skutkowały dla mieszkańców naszego miasta. Proszę zobaczyć, na co można byłoby przeznaczyć te 30 milionów złotych. Proszę bardzo,
Koszty niekwalifikowane około 30 milionów złotych. Przeciętny koszt mieszkania we Włocławku to jest kwota 2200 zł. Przeciętne mieszkanie 50 m kwadratowych daje nam kwotę 110 tysięcy złotych. 30 milionów podzielone przez 110 tysięcy daje 272 mieszkania. A przypomnę, że w tej chwili oczekuje na własne mieszkanie około 3 tysięcy rodzin. Tu są konkrety. To są konkretne kwestie, za które odpowiedzialność ponosi Andrzej Pałucki. I na koniec, proszę Państwa, mojej krótkiej wypowiedzi, mam nadzieję, chciałbym powiedzieć, że już wkrótce zaproszę Państwa na kolejną konferencję prasową, a dotyczącą właśnie kolejnej spółki, która była niedawno kontrolowana, wcześniej co prawda niż MZD, mówię tutaj o MZOZ-ie. I tamte wyniki są jeszcze bardziej porażające niż to, co jest tutaj. I to obrazuje również, jak nasze miasto jest zarządzane i w jaki sposób próbuje się zamiatać pod dywan pewne rzeczy po to, żeby nie ujrzały światła dziennego. Ale na to będzie osobno poświęcona konferencja prasowa, na której zapoznam Państwa z wynikami i zapoznam Państwa z sytuacją, jaka ma miejsce właśnie w tej kolejnej instytucji podległej bezpośrednio Andrzejowi Pałuckiemu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę.